Dowiedziałem się, że mam ładny uśmiech i uwodzicielskie spojrzenie. No, nie wiedziałem tego nawet do chwili obecnej, ja już mam 71 lat. No to lepiej późno niż wcale, jak to mawiają. Tak, no ale ktoś to musiał mi tutaj wskazać. I to było takich, powiedzmy, kilka sygnałów darzących mnie sympatią po obejrzeniu pierwszego odcinka. I to były to sygnały z Facebooka, gdzie to tacy no, znajomi, nie tam osobista znajomość, tylko przez Facebook i to, no takie były, no i po prostu byłem zauważony i rozpoznany. I tam napisano, że a czy to ja, bo to taki podobny. No, to znaczy, że program robi tutaj jakąś taką dobrą robotę. Jeżeli chodzi o miłość, no ja chciałbym tutaj spotkać panią, która by zawładnęła moim sercem i dla tego byłbym gotów zrobić wszystko. Co musi ona zrobić, żeby zawładnąć pana sercem? No, żeby tutaj, co, no musi przypaść do gustu, cechy charakteru muszą być takie, które mnie będą odpowiadać, czyli żeby to była osoba troskliwa, szczera, o dobrym charakterze, no nie gatunek trajkotki, żeby za wiele, powiedzmy. Czyli jedna z pań już odpada na moje oko. Na pewno tak. Czyli no na pewno, żeby to, bo jeżeli z kimś się fajnie rozmawia, no to już jest dobrze, ale jeżeli tu człowiek by nie miał nic do powiedzenia, bo ktoś nadaje non stop, to nie wchodziłoby w grę jakiś tam bliższy układ. Ale tutaj no myślę, że ten rok będzie dla mnie rokiem przełomu i na pewno kogoś sobie znajdę i będzie to miłość życia.